Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie przychodzić parku na Kamibarze SMB. I to będzie challenge. I w dzisiejszym odcinku zagram sobie z nowym graczem, czyli Pikoxem Minecraft. Podejdźcie na jego kanał Pikachu, bo ma więcej subów o mnie, ale też ma takie fajne filmiki, więc zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie w komentarzu siema zombiaczki. To zostawię wam serduszko i będzie kolejny filmik. Hej, na tym wiatr, zobaczymy się do filmiku, więc najpierw piszemy sobie game mode kreatywę. Oj, źle. Game mode kreatywę. Więc okej, okay. Ja zrobię to w takim miejscu, żeby po prostu dało się zrobić i tyle. To pewnie będzie za tym, bo niestety nasza wioska jest na wyspie i troszeczkę może być problem, ale... Ale okej, okay, tu jest biom zimowy jakiś, what? Co tu jest? Okej, okay, tu jest biom zimowy i mam pomysł, żeby stworzyć ten parkour. Tak więc, po pierwsze, ten parkour będzie składał się z dużo itemów, bo ponieważ to będzie jeden z dużych parkourów, więc po pierwsze, wywalamy sobie niepotrzebne przedmioty, które nam nie będą potrzebne. To te jajko też nie będzie nam potrzebne. Niepotrzebny jest też ten proch, no i prochu jest tu dużo. Też niepotrzebne jest to. No i jak widzicie, właśnie wyrzucałem te niepotrzebne itemy, bo zabiję mi dużo miejsca i ja postanowiłem sobie zrobić. Ty już będzie aktualem, to ja zabijałem się już za tworzenie, więc... Najpierw sobie wziąłem... pomyślałem sobie, jaki by to blok wziąć. I mój wybór... Oczywiście, ja zrobię parkurowy parkour. Zrobię pioskowy parkour, więc... Wziąłem sobie pieskowy blok i zobaczycie, co ja sobie. Więc weźmiemy sobie pieskowiec i zrobimy to w stylu pustynnym, więc okej. Okay. Nasz parkour będzie wyglądać tak, że będą musieli pokonać i to będzie jeden trochę ciężki parkour, więc okej, okay, więc tutaj postawimy bloki. Więc jak oddamy te bloki piasku, chcę to zrobić z takim piaską, więc myślę, że będzie fajnie i... A, i zostawcie suba i łapkę, żeby więcej było filmików z Minecrafta. Jak wiecie, na moim pierwszym odcinku było 100% żadnego Minecrafta, więc oto ja nagrywam Minecrafta i zobaczycie, co ja robię, okej, okay, więc... Tutaj na razie coś robię sobie, tutaj wkładę speedem piasek i pamiętajcie, to jest styl... Pustynny, więc nie skażcie się, więc okej, tutaj sobie jeszcze weźmiemy, a drugie też zrobimy z tego, bo to musi być w stylu pustynnym. To nie będzie jakieś trudne, ale tak, zrobimy z piłku, więc widzimy się, jak już zrobimy tak. Okej, już zajmuję się trzecim piętrem i to parkour będzie czteropiętrowy, bo po pierwsze tam będzie kaktus i będzie to mega trudne, więc tylko dołu jest lawa i to zrobię w dodatku na survival i jeżeli my zginiemy, to oczywiście stracimy swoje itemy, więc mamy tyle samo co tutaj, tak, tylko zapomniałem tutaj dodać tego, więc spyk. No i jeszcze zrobimy spyk. Czwarte piętro, więc ten parkour będzie bardzo fajny i mam nadzieję, że też wam się spodoba, bo to ja go robię i to jest mój własny parkour, więc naprawdę powinniście stawić dużo łapek, żeby właśnie na tą kolejną odcinek. Chyba tyle wystarczy, więc... Więc zrobiliśmy tą mapę i oczywiście musimy oczywiście wychować, więc system troszeczkę muszę zniszczyć. I tu wsadzimy po prostu lawę, więc weźmiemy sobie wiadro i właśnie weźmiemy sobie wiadro lawy, bo oczywiście trzeba, więc okej, więc tutaj wezmę sobie lawę, więc musimy ją na wszystkie strony
bo ponieważ to jest taki trudny parkour, więc naprawdę będzie mega hard i to jest będzie świetny odcinek naprawdę. Będę, czy to świetny odcinek, więc naprawdę jest ok. Więc musimy po pierwsze zrobić podłogę, żeby właśnie nie spać. To będzie taki trudny parkour, ponieważ jeżeli tego zginiemy, to oczywiście stracimy itemy, więc i stracimy procent statystyk, więc naprawdę nie opłacałby to paść, więc okej, dodam jeszcze tutaj troszeczkę lawy, co będzie to dobry pomysł, bo wiecie, że lawa zabija w Minecrafcie. I okej, jeszcze tutaj widzę, więc tutaj jeszcze wkładamy sobie lawy, żeby było fajnie. Jaździec. Więc nie wiem jak to zakryć, ale okej, już. Więc okej, spróbujemy tak. I okej. Tutaj jest podłoga lawy, więc robimy parkour, więc weźmiemy piasek. I też weźmiemy sobie dla utrudnienia kaktus, więc tutaj weźmiemy sobie kaktus. Bo oczywiście to jest styl, jaki wiecie, no, normalny, więc że to będzie dobry pomysł. Więc tutaj zrobimy takie skoki. I tu też zrobimy takie. Sprawdzimy, czy będziemy mogli załadzić. Wszyscy jem sobie. Okej, prawie żeby opadli, ale okej. Tutaj zrobimy sobie ten parkour, więc tutaj postawimy sobie amuta. Kaktus musi przecież rosnąć. Więc tutaj nie. Co? Okej, więc. Cóż się. Okej. Troszeczkę tutaj jest niebezpiecznie, więc po pierwsze muszę tu zrobić takie małe utrudnienie. Ale jak posadzić kaktus? Kurde. Kurde, co zrobić z tym kaktusem? To ja nie wiem. Ale ja nie wiem, jak się robi ten. Okej. Nie może stać koło tego, więc. Więc zrobimy sobie. Więc okej, musimy być po prostu daleko od. Więc tutaj zrobimy takie kaktusowe skoki. Tu okej, robimy, więc. Tutaj jeszcze tutaj będą naprawdę ostre skoki, więc. Naprawdę spodziewałem się czegoś takiego. I okej, tutaj zostawiłem sobie blok po piasku, tutaj rośnie kaktus i mam pomysł, żeby zrobić z tego parku, więc okej, robimy. Przepraszam, że odcinek jest długi, ale to będzie mega specjalny odcinek, więc warto go oglądać. To bardzo i zobaczycie, co się stanie, okej. Więc robimy tutaj następnego kaktusika. Tutaj będzie tutaj rósł, więc okej, tutaj mamy. I na samym końcu jakiś tutaj blok. Więc okej, robimy jeszcze tutaj. Tutaj robimy pyk, pyk, pyk. Robimy każdy rodzaj parkouru, więc zrobimy trzy rodzaj endowy i jeszcze nederowiec. Uwaga, jeszcze tutaj. I okej, tutaj musi być daleko, więc tu wsadzimy sobie piasek. I okej, jeszcze potrzebujemy barier bloki, więc. Więc. No to jak się nazywa ten blok blokowy? Blok. Nie wiem, jak się nazywa ten blok, co blokuje, ale okej. Więc smoczek, zobaczymy, co oni powią na, co oni powiedzą na takie wyzwanie, więc okej.
z tym to nie możemy. Ale wszystko trzeba zbyć jaką dowiecie, no. Czyli nie będzie można przeskoczyć, więc okej. Okay. Tutaj zrobiłem już mój pierwszy parkour. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc zakaz tej skakania. I uwaga, bo żeby oficjalnie zaczynać ten parkour. Chodźcie tu. Chodźcie tutaj. Mam dla was pustynny parkour. Więc to wyścig. Na survivalu. Co? Bo wiedzę szybkości, okej. Okay. Więc weźmy sobie Game on Survival. Więc weźmy i uwaga, zaczynamy za 3, 2, 1 i zaczynam, ok, więc musimy wszyscy przetrwać, nie da się. Ok, dobrze widzieć nawet, więc to jest kaktus. Więc ok, ten kaktus i nawet powiem wam, że dobrze mi poszło, więc teraz czas na smoczek. Smoczek, teraz ty. Więc okej. Okay. Udamy się na górę, bo ponieważ chcę zobaczyć jak to sobie radzi, więc. Więc okej. Okay. Niestety ale pada na lawę, ale. Co? Dlaczego on nie może? Tak, przecież ma 500 szybkości, ale on by nie dał rady. Okej, okay, to. Okej, okay, to tylko ja i Pikus. Następnym parkourem, który ja zrobię, to oczywiście netherowy. To oczywiście parkour. Oczywiście nether. Ale nie wiem gdzie zrobić, więc zacząłem szukać jakiegoś terenu. I postanowiłem, że to będzie przed wielkim Amungusem. Okej, okay. Postanowiłem sobie zrobić przed wielkim Amungusem, więc weźmy sobie netherrack, więc weźmy sobie tego netherracka i budujemy, więc styl parku będzie netherowy i naprawdę będzie fajny, więc okej. Okay. Tu zbudujemy ten parkour, będzie on też taki długi, on będzie nawet taki, więc nie, więc to będzie taki trudny parkour, więc naprawdę myślę, że będzie fajny i naprawdę warto będzie budować ten parkour. Więc zbudowałem to i zacząłem budować następny. Jednak smoczek nie chciał, ponieważ miał 500 szybkości, bo myślę, że co więcej. Okej, okay, my już budujemy i zaczynamy już od drugiej ściany, więc naprawdę dam radę i myślę, że to jest super. Że super jest to, że budujemy coś po prostu. Uwielbiam parkour. Parkour to jest jedna z fajnych rzeczy, jaka wymyśliła Majka, więc, naprawdę robiły. To są takie proste parkour, i tutaj jest taki parkour, więc na końcu będzie jeden z najtrudniejszych parkour takich światowych, więc myślę, że to jest dobry pomysł. I niestety zrobimy nowego, bo ja nie wiem, jak to zrobię, ale. Ale mam nadzieję, że coś z tego będzie, więc. Okej, okay, budujemy tutaj nadal i za niedługo będziemy tutaj wstawiać lawę, bo będziemy musieli też oczywiście tutaj wstawić lawę, więc naprawdę dobry pomysł. Jeszcze tutaj zrobimy sobie ostatnią ściankę, żeby oczywiście. Okej, okay, nie chcę wychodzić, ale. Ale budujemy tutaj następny parkour, więc. Widzimy się, jak już zbuduję tą ostatnią ściankę. Okej, już zbudowałam, więc teraz czas na lawę. Więc po pierwsze musimy wykopać tutaj tę powierzchnię, więc kopiemy, więc. Więc naprawdę myślę, że jest dobry pomysł, bo wtedy będzie mógł tutaj umieścić lawa. Można przy netheraku, bo oczywiście będzie z tym netherowy, więc. Okej, okay. No i robimy lawę. I ta lawa musi być wszędzie, bo ponieważ tutaj jest rozdzielane dużo lawy, o tak. Więc okej, okay, tutaj też Co? Zaraz do... Co? Zaraz dołączy nowy gracz? What? Co jest?
Okej. Ile nas będzie? Chyba 5. Chyba 5 osób. Tak, chyba będzie 5 osób, bo na razie ma aktualizację kompa. Okej, więc jeszcze on nie dołączy, ale w następnym odcinku możemy zrobić o tym, jak coś jest. A, okej. Przez przypadek zrobiłem, to nic nie stało. Okej, więc tutaj robimy i lawa tutaj jeszcze, więc oj, przez przypadek rozlałem lawę, Jezus. Okej, więc zrobiłem już. Chcę troszeczkę dojrzyłem piasku, co nie jest gone, ale okej, tutaj użyjemy Netherytu, więc tutaj jest blok Netherytu, więc tutaj uwaga, więc tutaj mamy to i zobaczymy, jak czy można w tym. Okej, więc zaczynamy tutaj od tego i to będzie podobne do tego. Zobaczmy, czy się da. Okej, da się, więc tutaj, więc tu sobie jeszcze taką małą niespodziankę, netrytowe kiełki, więc tutaj jeszcze zrobimy takie kiełki, co naprawdę będzie trudne, naprawdę myślę, że trudne to zrobić, więc niestety chyba tego nie można zrobić, oczywiście nie, ale można to zrobić na netrycie, więc zobaczymy, czy da i zobaczymy. Okej, nie da się jednak, więc zrobimy to z tego, ale chciałbym zastosować takiego trawa. O! Ma boc! Możemy to zastosować, magma, dobry pomysł, więc weźmiemy tutaj sobie magma, więc tutaj blok magmy weźmiemy sobie i tutaj go położymy. Słyszę, to dobry pomysł, bo to będzie idealny trap. No nie, no zobaczcie, no co to jest takie trudne, że kto by to przyszedł, ale okej. Tylko będą dwa takie bloki. Nie, zrobimy jeszcze taki odstępik, więc okej. Tutaj zrobiliśmy taki odstęp na razie. Tu jeszcze zrobimy taki dobra, jeszcze trzeci zrobimy. I możemy tak nawet unosić to, więc będzie taki unoszony. O, na dole jest oczywiście lawa. I oczywiście tutaj damy sobie blok netherrack, więc okej. Jeszcze tutaj zrobimy. Tutaj jeszcze zrobimy coś takiego. I myślę. Uwaga, zaraz będzie oficjalny odcinek. Stoś Mario, więc okej. Idziemy tutaj na spawn i na domek i będziemy czekać, aż on tu będzie. Na razie kiedy będzie tutaj dołączał, więc on jeszcze będzie podał, ale Pilcox, chodź na następny parkour netherowy obok Among Usa. Dobry obok Among Usa. Halo, tutaj jest! No chodźcie na ten parkour! Chodźcie tutaj, więc. Okej, okay, tutaj jest to parkour netherytowy. Pamiętajcie, że. Więc tutaj robimy na survival. Więc miałem sobie game mode survival. Przepraszam za powiem, ale spróbuję takiego, no więc. Okej, okay. 3, 2, 1 i. No nie, no skocz, dasz radę! Więc... Nie, nie! Nie! Ma totem! Jezus! Ma totem! Co jest? Niestety, ale szczęście miał totem i prawie jamem zginął. Więc od nowa zacząłem parkour. Okej, więc zacząłem od nowa parkour. Niestety, ale ja zginąłem właśnie przez... Więc magma, więc okej. Skaczę tutaj i tak, udało mi się. Więc następne, co było zrobić, to miałem zrobić taki parkour pieskowy.
Ale niestety nie mogłem, bo ponieważ miał dołączyć do nas jakiś nowy gracz. Więc patrzymy tutaj do tego spana i zaczyna czekać. Jednak nie wiedziała co robić, więc zabrałam się za kolejny parkour, gdzie on odbył się w pobliżu tych bloków. Pomnij go z tyłu, więc okej. Bierzemy sobie szukaj i bierzemy sobie kam. Więc bierzemy sobie bruk. Bo bruk nam oczywiście będzie potrzebny i bierzemy sobie zawieszony brukowy bruk. To będzie to takie trudne, że normalnie nie będzie i pisujący dalej bruk. Tu będzie takie opuszczone, więc tutaj robimy to w dodatku, więc to myślę, że to będzie kozackie i tak. I zaczynamy oczywiście budować, więc okej, tutaj budujemy i tyle będzie wynosi, więc tutaj będzie okej, więc okej, piszemy tutaj i dobra, napiszę mu IP UW Capybara SM. i.aternos.mi. I to jest właśnie, i pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli dołączyć do tego serwera, to właśnie, nie, przepraszam, to ten link, co podał soczek, więc kliknijcie na link i wy wtedy będziecie mogli dołączyć, ale na dole będzie się szykował taki trap. I to będą nowe kolce, które dodali nowym update'em. Więc zobaczymy co z tego będzie i widzimy się jak już zrobię to. Okej, jeszcze jest na tej półścianie i na razie jeszcze będziemy robić to. I naprawdę jest bardzo fajne, bo zrobiłem takie trzy parkoury, które będą tutaj na serwerze, więc naprawdę fajnie. I on przeszedł ze mną dwie mapy, ale na szczęście widzieliście, że ja prawie zginąłem. Normalnie ja prawie bym zginął, gdyby nie ten totem, który trzymałem w ręku. Ale okej, bierzemy tutaj jeszcze to. I jeżeli tutaj spadnie, to na dole będą oczywiście zombiaki. O, gdzie już jest to, okej, więc idziemy poszukać go i widzimy się, jak już go poszukamy. Więc okej, zobaczymy gdzie on jest i uwaga, zobaczymy za 3, 2, 1 i... Gdzie on jest? Gdzie on się zespał? A, tutaj jest, okej, więc tutaj jest, siema Stasiu. Co? Dlaczego on teleportował go? Okej, teleportował go, więc tutaj jest ten gracz. I witaj nowy członku na Capybarze SMP. To serwer, jeżeli zginiesz, to tracisz 10% statystyk. Jeżeli wszystkie je stracisz, to dostaniesz bana. Więc naprawdę on dostanie bana, jeżeli on tutaj będzie, ale okej. Zamiar dla niego zrobię mu taką małą niespodziankę, więc wziąłem mu neterytowa zbrojka, więc masz. Więc dla ciebie, Stasiu, masz to. Masz na razie jeszcze to. Chcesz, masz to. Jeszcze masz netrytowe nogawce. I na samym końcu netrytowe buty. Więc podtrzymaj te buty i na samym końcu jeszcze dostaniesz miecz. Więc dostajesz jeszcze netrytowy miecz, więc masz. I oficjalnie jesteś wędziokiem. Trzeba, oś sobie, nie trzeba ciebie uderzyć. Okej,
O, chyba było się, że ja jestem dziewczyną, ale ja nie jestem dziewczyną, więc... Okej, okay, Ewa Antepa dostać Marią Romalaka Bibara SMP. Słuchaj, Stasio. Słuchaj, Stasio. Jeżeli chcesz się dostać na kapibarę, to pokonaj parkour. Więc chodź, Stasiu. Więc okej, chodź tutaj i zrobimy pierwszy parkour, zrobimy, oczywiście będzie najpierw pierwszy parkour, to jest oczywiście nie ten parkour, będzie musiał skraszany na rycie i w dodatku ciężkim, na ciężkim bloku, czyli magma blok. Jeżeli on zginie, to się nie dostanie, więc okej. Czekamy, aż go tepnie, więc zaczekamy, jak on już się tepnie. Okej, już się tepnął, więc zaczynam parkour. 3, 2, 1, start! Okej, więc muszę się tutaj skoczyć i to jest taki w sumie prosty parkour, ale te części, które tutaj widzisz, więc to są najtrudniejsze te części, więc muszę się pokonać. Jeżeli ci się uda, to się dostaniesz, więc okej, tutaj masz... Ej, no musisz skakać, no! Skacz na blok! No nie, no jeżeli no nie bądź noobem, bo chcesz z tym korzystać z mój totem. On ma mało lat, więc taki dobry w parkourze nie jest. Okej. Okay. Dodasz... Co się stało? Jeszcze raz, ale on nie powinien zginąć, bo on przecież ma totem, więc to jest plus, że on ma totem, więc to naprawdę jest fajne. I niestety musisz jeszcze raz to zacząć, więc niestety, ale nie udało ci się. Ale jeżeli jeszcze raz pokonasz to parkour, to wtedy dostaniesz się oficjalnie na kapibarę SMP, więc zaczynaj. Okej, okay, dobrze, bo nawet idzie, więc skocz tylko na ten blok magmy. I teraz musisz na ten następny blok i musisz trochę użyć speeda. Weź dwa razy spację. To będziesz miał speeda. Jeżeli masz już dwa speed, to dobra, Stasiu, pokażę ci, jak to się robi, więc. Więc weź tak. I możesz tutaj zeskoczyć, więc. Więc okej, tutaj musisz jeszcze skoczyć. Dasz radę, spokojnie, dasz radę. Dobra. Dobrze, bo nawet idzie, bo zaskoczy to drugi blok. Uwaga, niestety. Co? Wykorzystał totem? Ale niestety, ale musisz jeszcze raz, bo ponieważ się jeszcze udało, jeżeli za trzecim razem odpadniesz, to się nie dostaniesz na kapibarę i musisz po prostu dać radę, więc okej. No niech to szpuna gamebolta, no! Człowieku, co ty robisz? Ty zginiesz! A, on ma totem jeszcze, okej, więc musisz skoczyć i twoim zadaniem jest po prostu pokonać ten parkour tutaj. Więc jeżeli ci się uda, to oficjalnie dostaniesz się na kapibarę SMP. Tak jak właśnie w poprzednim odcinku, ten możecie kliknąć sobie na mój kanał i zobaczyć poprzedni odcinek, to był przybłąkacz. Czuwany, więc okej, niestety on znowu zginął, więc jeszcze raz, ale kurde, coraz bardziej się denerwuje, bo ponieważ on coraz ginie i po prostu to jest niemożliwe. Okej, więc tutaj jest na razie on i musisz zaskoczyć ten tylko na ten blok i jeszcze na ten magma i ten i będzie wszystko, okej, więc... Więc musisz dać radę, to nie jest jakiś ciężki parkour. Okej, włączę sobie koksa i właśnie, trzymam ten skoksec, jeszcze dam sobie radę, teraz musisz zaskoczyć sobie na ten magma, no i zobacz, jak on to robi. No nie, no serio, bra, ale okej. Znowu wyszedł, więc idź tutaj do wody i musisz to jeszcze spokonać. Proszę, bo zabiorę ci całe statystyki i dostaniesz permanentnego bana. No dajesz radę, no dobrze.
Dobrze. Nie musisz tego robić. Ale chodź do domu. Chodź właśnie do tego domku, który właśnie tutaj widzisz, więc ok, tutaj chodź i to będzie dobry pomysł, więc razem z nim poszedłem, to ja wytłumaczyłem mu następne zadanie, które ma zrobić. A następne zadanie, które ma zrobić, to ma pokonać dużo zombiaków i nie da się zabić. Więc to będzie trudne dla niego, ale da sobie radę. Słyszę, to będzie proste i weźmiemy sobie jeszcze furtkę. I przyzywające jajko. Zobaczmy, więc zombiak wygląda tak, więc weźmy sobie dwa takie jajka. I spawnujemy. Więc spawnujemy tutaj dużo tych zombiaków i musi on radę pokonać tych zombiaków, więc jeżeli on pokona tych zombiaków, to oczywiście on się dostanie, więc okej, musi spawnować, musi zabić tylko tych zombiaków i dostali się oficjalnie na kapibarę SMP, więc okej, tutaj musi dać radę, więc okej, spójrzmy sobie, zombiaków jest, okej, tyle wystarczy i musisz ich pokonać. Dobra, też radę, dobra. Strzeliło! Zostaniesz radę, spokojnie, zostaniesz radę. Boże, niestety, ale on. Kto zginął? What? Czy ktoś tu miał włączonego? A, chyba Pikoc zginął, ale nie są spierać tak jak Pikoc, więc... Jezu, co się dzieje, gościu? Walki! Walki! Miecze! Dobrze, wali sobie miecz i dobrze nam idzie. Wow, chyba że on sobie upgrade'a można, ale wow, dobrze, korzystam z totem. To dobrze, ale kurde, nie mam co ja mam teraz. Co tutaj się dzieje? Ja nie mogę, okej, dasz radę, musisz dać radę, bo ponieważ jeżeli dasz radę, co tu się odwala? Robię challenge. Wtedy się on dostanie na kapibarę. Więc okej, jeszcze tutaj, uważaj, tutaj jest jeden zombiak, uważaj, jeszcze masz tutaj trzech zombiaków, więc jeżeli ich tu pokonasz, zobacz, tam jeszcze jest ostatni, więc pokonasz i tyle. Gratulacje! No nie, no. Rację. Dostałeś się na kapibarę SMP. Okej, dostałeś się na kapibarę SMP. Gratulacje ci. Gratulacje, że dostałeś się na kapibarę SMP. I to będzie na tyle. Kończymy odcinek. Do domku. Okej, więc zaraz będziemy kończyli odcinek, więc zaczekamy jeszcze na Pikoxa i zowiaczkę. Zostawcie łapkę w górę i suba, więc mam nadzieję, że zostawicie suba i oficjalnie widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się i pa, pa!